Było już kilka filmów na temat jądra macierzy, czyli takiej podprzestrzeni, na której macierz się zeruje. A teraz pomówimy sobie o innej podprzestrzeni, którą również dla każdej macierzy można zdefiniować, mianowicie o tym, co się nazywa obraz. Obraz macierzy. Obraz macierzy. No dobrze, powiedzmy, że mamy jakąś macierz A. No i tutaj wygodnie będzie mi myśleć o tej macierzy jako o takiej kolekcji. Wektorów kolumnowych. Tak jak w poprzednim filmie już o tym mówiłem, zresztą nie tylko w poprzednim, już nieraz się pojawiała taka interpretacja, że możemy myśleć, że macierz po prostu składa się z takich wektorów kolumnowych. No i kolumny tej macierzy ponumerujemy sobie od 1 do n, czyli ta macierz ma n kolumn, no i powiedzmy, że ma m wierszy, czyli to jest macierz wymiaru m na n. Ma m kolumn i n wierszy. To oznacza, że tych kolumn rzeczywiście jest n, tak ponumerowałem od 1 do n. A każda kolumna jest wektorem, czyli te wektory V1, V2, aż do Vn. Każdy z tych wektorów jest elementem przestrzeni Rm. Dlatego, że jeżeli tutaj mamy mieć m wierszy, to znaczy, że każdy z tych wektorów musi mieć m składowych. Każda kolumna ma m składowych, kolumn jest n, czyli mamy m wierszy, n kolumn. No i teraz definicja: co to jest obraz macierzy. Oznacza się to takim skrótem im, od image. Obraz macierzy to jest zbiór wszystkich kombinacji liniowych tych wektorów kolumnowych, z których ta macierz się składa. Zbiór kombinacji liniowych oznaczaliśmy w ten sposób. To jest przypomnienie teraz. Przypominam, był taki film na temat zbioru kombinacji liniowych. Jest też inne oznaczenie, też mogę tutaj przypomnieć. Takie słówko span. To jest inny sposób zapisania tego samego. Chodzi po prostu o to, że bierzemy zbiór wszystkich możliwych kombinacji liniowych tych wektorów od V1 do VN. I to jest pewna podprzestrzeń. To jest pewna podprzestrzeń w tej przestrzeni RM. No i tutaj już w którymś filmie pokazywałem, że zbiór kombinacji liniowych jest podprzestrzenią, ale mogę teraz to szybko przypomnieć, bo dużo mi to nie zajmie. Powiedzmy, że mam jakiś wektor A. Przy okazji przypomniałem sobie, co to znaczy, że wektor A należy do zbioru kombinacji liniowych co znaczy że wektor a należy do obrazu macierzy czyli co znaczy że należy do podprzestrzeni rozpiętej na tych wektorach od v1 do vn no to znaczy że jest kombinacją liniową czyli że wektor a można przedstawić w postaci kombinacji liniowej tych wektorów od v1 do vn czyli istnieją takie stałe c1 c2 c3 i tak dalej aż do cn istnieją takie stałe że ten wektor daje się przedstawić jako kombinacja liniowa tych wektorów od V1 do Vn z jakimiś współczynnikami C1 do Cn, że istnieją takie współczynniki. No i teraz zauważmy, że jeżeli ja ten wektor na przykład A pomnożę przez jakąś liczbę lambda, to zastanówmy się, czy taki wektor będzie należał do, do tej podprzestrzeni rozpiętej na tych wektorach. No jeżeli go pomnożę, no to ten wektor. Lambda razy a, no to tutaj będę miał lambda razy c1, v1 każdy z tych składników tej sumy pomnoży się przez tę liczbę lambda, czyli widzimy, że to znowu będzie kombinacja liniowa wektorów od v1 do vn, przy czym będziemy mieli inne współczynniki tej kombinacji liniowej, dlatego że ta nowa kombinacja liniowa będzie miała po prostu te współczynniki stare pomnożone przez liczbę lambda, ale to będą jakieś liczby. Mnożące te same wektory od V1 do Vn. Czyli widzimy, że ten wektor lambda razy A również należy do zbioru kombinacji liniowych, należy do obrazu macierzy A. No i idźmy dalej. Jak weźmiemy sobie jakiś wektor, powiedzmy B, który jest inną kombinacją liniową tych wektorów V, powiedzmy, że te współczynniki się nazywają D1, V1, dodać D2, V2 i tak dalej, aż do Dn, Vn. To jest jakiś inny wektor, i teraz jeżeli wezmę sumę tych wektorów a dodać b, to musimy sprawdzić, czy ta suma należy do zbioru kombinacji liniowych, czyli czy ta suma jest kombinacją liniową. No ale oczywiście, że jest, łatwo się o tym przekonać, no bo jak dodamy te dwa wektory do siebie, tu mamy wektor a, tu mamy wektor b, no to mogę te odpowiednie składniki tych sum ze, ze sobą zebrać i w, każdym, w każdej parze wyciągnąć V1 za nawias. Czyli będę miał w nawiasie tutaj. C1 dodać, dodać B1, no i to pomnożone, może to różnie kolorem, przez wektor V1 dodać. Tutaj będzie C2 dodać B2 razy wektor V2 i tak dalej, aż na końcu będę miał Cn dodać Bn razy, dodać Dn, zaraz tu muszę poprawić, bo nie miałem literki B, tylko literkę D. Czyli tutaj będę miał D1, tutaj będę miał D2, a tutaj będę miał DN, a tutaj mam C2 i CN. To no więc widzimy, że mamy nowe współczynniki kombinacji liniowej, ale to znowu jest kombinacja liniowa wektorów od V1 do VN. Czyli widzimy, że znowu ta suma A dodać B, Należy do zbioru kombinacji liniowych, należy do obrazu macierzy, tak zdefiniowanego. Czyli widzimy, że rzeczywiście ten zbiór jest zamknięty ze względu na mnożenie wektorów przez liczby i na dodawanie wektorów, czyli jest pod przestrzenią. No i to jest takie przypomnienie, bo ja już kiedyś w którymś filmie pokazywałem, że ogólnie jak mamy zbiór kombinacji liniowych, to to jest pewna podprzestrzeń. No dobrze, ale czemu to się nazywa obraz macierzy? Czemu tę podprzestrzeń nazywa się obrazem macierzy? No to tutaj, żeby to uzasadnić, no to popatrzmy na taką interpretację. Tego problemu. Powiedzmy, że zastanawiam się, co mogę dostać, jak wezmę macierz A i pomnożę przez jakiś dowolny wektor x. Przy czym wektor x to jest element jakiej przestrzeni? No żeby tutaj się to dało pomnożyć, to ten wektor przez który ja mnożę, musi mieć tyle składowych, ile jest kolumn macierzy, ile jest kolumn A, czyli wektor x musi należeć do przestrzeni R n, musi mieć n składowych. Te kolumny macierzy należały do przestrzeni Rm, każdy miał m składowych, kolumn jest n, więc żeby to się dało pomnożyć, to ten wektor, przez który mnożę macierz z prawej strony, musi mieć n składowych. No i teraz możemy się zastanowić, co to będzie za zbiór? Zbiór wszystkich takich możliwych wyników mnożenia. A razy x, gdzie x jest dowolnym wektorem z przestrzeni Rn. No to zastanówmy się, co to będzie. Powiedzmy, że mam moją macierz A. No, i ta macierz, zastanawiam się, co to jest A razy X. No, i ta moja macierz A, no to może być przedstawiona tak, jak miałem poprzednio, jako kolekcja tych wektorów kolumnowych, aż do Vn. No, i teraz wektor X jest elementem przestrzeni Rn, czyli ma R składowych, x1, x2, aż do Xn. No, i teraz jak to pomnożę, to takie mnożenie to już wykonywałem w poprzednim. W filmie również, no to wiemy, że dostanę po prostu taki wynik. x1 muszę pomnożyć przez V1. Do tego muszę dodać x2 pomnożone przez V2 i tak dalej. Tu będzie V2. Na końcu jeszcze muszę pomnożyć xn przez Vn. Czyli tutaj dopisuję będzie V2. Tutaj będzie Vn. Czyli dostaję taką kombinację liniową tych wektorów. Od V1 do Vn, gdzie współczynnikami kombinacji liniowej są składowe tego wektora x. No, jeżeli teraz wektor x jest dowolnym wektorem, to znaczy, że te liczby x1, x2 aż do xn to są wszystkie możliwe, dowolne liczby. Czyli tutaj biorę wszystkie możliwe kombinacje liniowe tych wektorów od V1 do Vn. Więc mogę dostać dowolną kombinację liniową tych wektorów od V1 do Vn, a przypominam, że właśnie Obraz macierzy był zdefiniowany jako zbiór wszystkich możliwych kombinacji liniowych wektorów od V1 do Vn, tych wektorów, które stanowią kolumny tej macierzy. Czyli to co, tutaj, to, co tutaj nam wyszło, to jest znowu to samo. Dostaliśmy po prostu, ten zbiór jest równy temu, co wcześniej zdefiniowaliśmy, jako obraz tej macierzy A. Dostaliśmy znowu zbiór wszystkich możliwych kombinacji liniowych kolumn tej macierzy. No, i teraz widzimy, dlaczego to się nazywa obrazem, bo to jest coś, co możemy dostać wszystkie możliwe wartości takiego iloczynu. O macierzy A możemy myśleć jako o takim odwzorowaniu liniowym, które działa z przestrzeni Rn, dlatego, że mogę pomnożyć macierz A przez dowolny wektor z przestrzeni Rn. A w wyniku dostajemy jakiś wektor z przestrzeni Rm, bo w wyniku dostajemy. Kombinację liniową tych wektorów od V1 do Vn, które należą do przestrzeni Rm. Tutaj to było napisane. O, te wektory należą do przestrzeni Rm. Czyli możemy myśleć o tym w ten sposób, że macierz A bierze wektor z przestrzeni Rn, mnoży go i dostajemy wektor z przestrzeni Rm. No i to, co tutaj dostajemy, to jest obraz tej macierzy, w tym sensie, że mamy zbiór wszystkich możliwych wartości. Że, jak macierz A działa na wszystkie możliwe wektory tutaj, no to patrzymy, jakie wektory możemy dostać, czyli to jest dokładnie to, co się nazywa obrazem odwzorowania. Więc już widzimy, dlaczego to się nazywa obraz macierzy A, bo to jest po prostu zbiór wszystkich możliwych wartości takiego iloczynu, czyli zbiór wartości takiego odwzorowania liniowego. No i teraz, do czego się to przydaje? No, na przykład, możemy się zastanawiać, kiedy taki układ równań ma rozwiązanie. A razy x równa się, i tutaj jakaś prawa strona, powiedzmy, jakiś wektor b1 niech będzie. No i teraz powiedzmy, że ten wektor b1 nie należy do obrazu tej macierzy. Nie należy do obrazu macierzy. Czyli nie istnieje taka kombinacja liniowa kolumn macierzy a, która byłaby równa temu wektorowi b1. No to to oznacza, że wektor b1, jak nie należy do obrazu, no to nie może być wynikiem działania takiego mnożenia. A razy x nie może dać b. No więc jest jasne, że jeżeli b1 nie należy do obrazu, czyli a razy x nigdy nie daje b w wyniku, to znaczy, że ten układ równań nie będzie miał rozwiązania. To znaczy, że nie istnieje taki x, dla którego to równanie jest spełnione. Czyli w takiej sytuacji to równanie nie ma rozwiązań. Nie ma rozwiązań. No, i to jest właśnie takie fajne kryterium, które się czasami przydaje, żeby określić, czy układ równań ma rozwiązania, czy nie. Jeżeli w jaki sposób umiemy sprawdzić, że ta prawa strona tutaj nie należy do obrazu macierzy A, no to wiemy, że na pewno taki układ równań nie ma rozwiązań. Natomiast jeżeli mamy jakiś inny wektor, powiedzmy wektor B2, i ten wektor B2 należy do obrazu macierzy, no to znaczy, że ten wektor Daje się przedstawić jako kombinacja liniowa kolumn macierzy A, więc istnieją takie zmienne, które tutaj są składowymi tego wektora X, dla którego to równanie jest spełnione. Wtedy w takiej sytuacji istnieje, istnieje co najmniej jedno rozwiązanie. Co najmniej jedno rozwiązanie. Być może jest ich więcej. Bo może się tak zdarzyć, i to często tak jest, że ten sam wektor B2 może być przedstawiony na różny sposób jako kombinacja liniowa kolumn macierzy A. Ale jeżeli on należy do obrazu, no to wiemy, że przynajmniej na jeden sposób da się przedstawić i to jest wtedy rozwiązanie tego układu równań. Być może jest tych, tych rozwiązań więcej, ale wiemy, że w takiej sytuacji ten układ ma rozwiązanie, no to natomiast wtedy, kiedy B nie należy do obrazu macierzy A, no to nie ma rozwiązania. Jak się nad tym chwilę zastanowić, to to się wszystko staje oczywiste. No ja tutaj w kolejnych filmach pokażę więcej przykładów, jak się szuka jądra i obrazu macierzy i do czego tych pojęć można używać w rozwiązywaniu konkretnych zadań.